pokażemy tylko przyjęcie jakby z piątej strefy i zadania, które tutaj zawodnik przyjmując na piątej strefie wykonuje. Tą naszą maszynkę jako flot sobie ustawiamy, ona w miarę precyzyjnie, natomiast tutaj Wojtek będzie na pewno precyzyjnie. I prośba, żeby ta zagrywka była taka do linii na jego wysokości. I widzimy, tu zastosowaliśmy gumę po to, żeby wyrabiać ten nawyk. I tutaj zawsze się powtarza u nas słowo klucz, to znaczy noga, ręka. Musi być zajście tą nogą wyraźnie, żeby ta piłka była przyjmowana do strefy zero. Noga jest ważniejsza i bardzo prosimy o próbkę, żeby spadała bliżej, nie do długiego rogu. O, okej. Tak, ręce od tułowia. Tak, środek ciężkości do przodu. I widzimy, ta noga wymusza nam pracę tego odwodziciela. Brawo, Rafał. Natomiast zwracamy uwagę, jeszcze stara się nam parabolę wyciągnąć. Parabola jest u nas kluczowa. Kiedy zawodnicy celnie dogrywają, a nie jest to o paraboli, są dużo gorzej oceniani niż zawodnicy, którzy zagrają nawet tu na wykrzyknik, ale o dużej paraboli spokojnej, gdzie może rozgrywający wystawić z wyskoku. Okej. Brawo, Rafał, super. Teraz byśmy prosili następnego przyjmującego, żeby ta spadała przed niego. I ja bym chciał właśnie ten naskok i wyciągam, lewy bark podwyższam, wyciągam piłkę. Właściwie już to możemy sobie zabrać. Nie, bez gumy. Świetnie, naskok był, tak, troszeczkę utrzymaj, o właśnie. I teraz stop. I znowu w tym ćwiczeniu. Zawsze bardziej wymagamy, żeby ta piłka spadała przed strefę zero, niż za strefę zero. Czyli wolałbym, żeby te barki były utrzymywane w kierunku środka, tak? O, rewelacja. Szczególnie dla młodych rozgrywających to przyjęcie za strefę zero to jest takie nokautujące. Perfekto. Postara się naskoczyć, zaakcentować stabilizację. Super. Typowa sprawa. Wiemy, że w przypadku zagrywki po prostej zakładka jest szóstej, natomiast piąta strefa należy typowo do faceta, który jest w piątej. To jest taka zagrywka dosyć trudna, wyciągająca go do rogu i przede wszystkim tutaj wymagamy używania kąta, ale jeżeli używamy kąt, to i tak musi być zaznaczona pierw praca nogą. Nie może zawodnik zrobić nam tego, kiedy nie ma odwiedzenia nogą. Noga jest priorytetem, tak? Jedziemy. To nie. Tak. Przemieszczamy się, tak? Żeby była. Tu możemy odstawny do stawny. Tak. Jeszcze troszeczkę właśnie bliżej środka, nie pilnuj linii. O. Zupełnie tak, jakbyś naturalnie przyjmował. Okej, to jest dobre dogranie w przypadku siatki 2,43. No i tu widzimy, że już piłka wyprzedziła. I teraz, jeżeli piłka cię wyprzedzi, tak jak miałeś sytuację wcześniej, nie staramy się ją dograć. To już jest obrona. W przypadku silnych zagrywek te piłki od pół metra do linii, bądź nawet do metra uznajemy jako obrona. Przyjęcie jest do środka. I to samo jest przy flotach.
ponieważ floty ostre lecą nawet z prędkością 80-90, czyli to jest masakra. Dlatego te piłki, gdzie już programy naprawcze nam się kończą, nie staramy się absolutnie dogrywać, bo później są historie gdzieś sufity i tak dalej. W związku z tym bronić, czyli zasada jest podczas obrony trzeci metr. I okej, z tego jesteśmy jako rozgrywający w stanie zrobić wszystko. Nie, to ręka swobodna, tylko że jest za plecami. Teraz stoi sobie tak jak do przyjęcia, piąta strefa. Nie, tutaj nie trzymasz, to nie trzymasz. O. Dobrze. I tu szósta strefa. I teraz sytuacja jest następująca. Mieliśmy z Rafałem ćwiczenie, gdzie wymuszaliśmy tą pracę nogi. No tu jakby stawiamy na rękę, zawodnik i tak ma za zadanie i ja jestem od tego, żeby tutaj pilnować, że jednak ta noga, żeby była pierwsza, a później wyprofilowuje kierunek nagrania właśnie poprzez podwyższenie barku, skręcenie się w biodrze w kierunku strefy zero, żeby zawodnik dograł i w tym czasie, Krzysiu, sobie stoisz, jak trenażer się nie rusza. Ty pracujesz, wracasz na miejsce, za chwilę jest Krzysiu ćwiczony z tą ręką. Zadaniem szóstej strefy jest ćwiczenie zakładki. Na razie postarajmy się rzucać tylko w tych zawodników, którzy mają gumę, a później będziemy ćwiczyć zakładkę. Zawodnik się przemieszcza w momencie przyjęcia po prostej. Długa jest szóstej strefy, zarówno z tej strony, jak i z tej, i tylko się przemieszczasz i asykulujesz zakładkę, ok? Jedziemy z ćwiczeniem, zobaczymy. Staramy się tutaj troszeczkę do linii. Ok. Tak, i śmiało jest, i wtedy nasi zawodnicy wiedzą, co mają robić. Nie pchać bioder do przodu. Okej, okay. I tu mamy tą symulację, gdzie on sobie chodzi, jakby gra bez piłki. Wiemy, że w piłce nożnej, w kosza i to samo w siatkę. Taki test zawsze mówię, chłopaki, dla mnie mistrzowie to ci, co grają bez piłki. I pokazuję im dosłownie grę bez piłki, ja w zwolnionym tempie pokażę. Facet wycofuje się do obrony, nie dostaje piłki, nie dostaje, znowu jest kontra, skacze do bloku, wycofuje się, bo tu nie było wystawy znowu. I kiedy tak facet się nabiega, to samo na szóstej strefie, to do chłopaków dochodzi, cholera, ten przyjmujący to chyba najwięcej musi tutaj zasuwać. I taka jest prawda, w związku z tym często ten się nudzi i po takiej jakby prezentacji, no zobacz, jak zawodnik musi bez piłki pracować i to jest ta praca bez piłki, ale teraz postarajmy się zagrywać zakładki, odpowiedzialność za piłki bliższe i dalsze, po prostu za bliższe, za dalsze, szósta strefa, proszę bardzo, decyzja, jak zagrywacie, należy do was. No i teraz stop. To była piłka bliższa czy dalsza? Tak jest. W związku z tym zostawiasz, tak? Okej, jedziemy dalej. No tutaj zagrywka miała być po prostej. Powtórzmy. Tak. No i tu już piłka spadała za bliższe. Krzysiu. Ale też zdajemy sobie, tak, jest nawyk pójścia do piłki, natomiast musimy sobie wypracować system i to jest system przyjęcia, gdzie ja jak tylko jest błąd, stop, nie ty, a ty, jedziemy dalej. Tak, świetnie, to wejdzie w krew, wiadomo, nie wszyscy są tu przyjmującymi, ale musimy wyrabiać system i go przestrzegać. Okej, dalsza, nie, z tym, że, chłopaki, to jest sprawa, czy to była zakładka, czy to była twoja strefa, nie? Jak twoja strefa, to musisz przyjąć. Okej, tak. Super. Okej.
Tak tu Mariusz mi słusznie podpowiada, że piłka poniżej gumy to jest ta bliższa i odpowiadają zawodnicy na piątej strefie i pierwszej. Powyżej gumy szósta strefa odpowiada i wtedy nie będziemy mieć tutaj żadnych kłopotów i niejasności. Tak, priorytet swoja strefa. Brawo, brawo. I ta sama zasada z tym, że teraz nasi zagrywający grają po przekątnej i po przekątnej za piłki długie odpowiadacie, za piłki krótkie ty odpowiadasz i sprawa analogiczna. Ok? No to ruszamy, po przekątnej. Zacznijmy spokojne piłki. Moment. Z tym, że chłopaki, zasada jakby tego kąta 45, ale żebyś tutaj nie wchodził w jego strefę, bo jeżeli wejdziesz w jego strefę, to właściwie się dublujecie. Czy interesuje tylko zakładka? Za boiskiem, żeby... A tu strefa. Wiesz, o, to jest zakładka. Tak, bliższe ty. Okej. No, i teraz nie ma nieporozumień. Tak, największy problem jest stop, chłopaki, przejście o jeden, żeby jeszcze... że są zawodnicy wyrywni, nie? My mieliśmy Mateusza Czunkiewicza, który po prostu biegał po wszystkich strefach i to co kolega prezentował. Już przed zagrywką, może jeszcze przeczytanie jakby tego zawodnika, ale właściwie wchodził w strefy kolegów, mimo że przyjmował, ale my musimy jakby dbać o system i wymagać od zawodników, żeby przestrzegali systemu. Oczywiście Mateusz już świetnie przyjmuje, jest bardzo dobrym libero. Okej. I teraz Mariusz, jakbyś mógł go tutaj na te zakładki, nie? Sobie wejdziesz do przyjęcia. Liczymy, żeby on sobie tu poprasował. I znowu widzimy troszeczkę tej pracy z takim troszeczkę obciążeniem, z gumami. Wchodzi sobie do szóstej strefy już normalnie. Żeby nam nie upadł. O, i teraz jest tu elegancko w lejcach. I prosiłbym tak, żeby Serek starał się zagrywać do długiej przekątnej. Na razie jakby nie skracając, ćwiczymy tutaj pracę Krzysia na zakładkę. Tak? Tak jest. Jedziemy. Hop. Tak. Ta zagrywka niech spada, tak? Ta zagrywka niech spada. O! I mamy tutaj trzech zawodników, którzy przyjmują zgodnie z geometrią. Natomiast szósta strefa to dochodzenie na nogach. Ta szósta strefa, żeby spadała piłka, tak? Żeby nie grać w ósmy metr. Gdzieś tak w piąty, czwarty. Taka, która by wyłączała z pajpa, nie? Super, okej. Okay. Właśnie dużo tej pracy z gumą. Wyrabia te mięśnie. Gdzie błyskawicznie zawodnik, jak przeczyta, się przemieści. I przyjmie piłkę. Bardzo proszę kolejną trójkę do przyjęcia. I panowie, wy zgodnie z tym, co byliście uczeni, geometrię przyjęcia. W momencie, kiedy jest przyjęcie, wpada piłka. Rafał bierze piłkę i rzuca tutaj. Facet walczy z blokiem.
jakby w nagrodę, kiedy jest dobre przyjęcie. Kiedy nie ma przyjęcia, czyli idzie bezpośredni błąd, Rafał, nie rzucamy piłki, dobra? I tu zawodnik ma prawo uderzać po skosie, jak i po prostej, blokowana jest łapka. Natomiast my się koncentrujemy bardziej na przyjęciu, tak jak powiedziałem, atak jest. Panowie, starać się do strefy 0 bądź przed, natomiast nie za. W przypadku zagrywki dynamicznej z wyskoku najtrudniejsze do przyjęcia jest zakładka. Nie ma czasu. Dlatego też zagrywającym zawsze radzimy z wyskoku, że grali w zakładki. I okej, stop. I zawsze tu możemy sprawdzić, jak na przykład zagrywa po przekątnej, czyja jest długa. Tak, bardzo dobrze. I to jest jakby takie sprawdzenie, brawo, jedziemy dalej. Czy wszyscy jesteśmy przygotowani teoretycznie? Jak jesteśmy, jedziemy z praktyką. Trzeba zawodnikom o tym przypominać. To wcale nie jest takie proste, chociaż by się wydawało. Tak jak tu można zwrócić uwagę, następne słowo klucz, ręce od tułowia, bo mamy zagrywkę dynamiczną z maszyny, ona potrafi tam stówkę czy ponad polecieć. Ale widzimy, następna zakładka, dlatego ta zagrywka dynamiczna musi być szkolona w zakładkę. Mamy bezpieczeństwo, że się nie pomylimy w szerokość w aut, ale jakbyśmy zobaczyli statystyki czy z reprezentacji, czy plus ligi, to zagrywka dynamiczna w zakładki. Więcej jest asów niż do linii. Mimo że zawodnicy wiedzą przy zagrywce dynamicznej, czyja jest zakładka, no to po prostu ten czas nas ogranicza i dlatego ta strefa konfliktu jest tutaj dosyć trudna do opanowania.